Poczał But pisze z aresztu. To byłoby niegodne pamięci jaka list Poczał Buta z aresztu. Aktywista nie będzie prosił o ułaskawienie. W takich sprawach jak moja podobne zachowanie byłoby niemoralne i niegodne pamięci bohaterów AK, napisał w liście Andrzej Poczał But, dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi, który od marca przebywa w areszcie z powodu zarzutów podżegania do nienawiści. Zapewnił, że nie będzie prosił o ułaskawienie. Radio Swoboda opublikowało fragment listu, który Poczał But napisał do jednego z czytelników. W takich sprawach jak moja podobne zachowanie byłoby niemoralne i niegodne pamięci bohaterów AK, napisał Poczał But. Jak wskazał, jest dla niego zrozumiałe, że czeka go długotrwały pobyt w więzieniach i łagrach. Określa swoją sytuację jako więzienną stabilność w liście, jak podano. Poczał But określa swoją sytuację jako więzienną stabilność, pisze, że czyta książki i przygotowuje się do procesu, którego data nie jest jeszcze znana. Poczał But, a także szefowa ZPB Angelika Borys przebywają w areszcie w podmińskim Rzodzinie. Zostali zatrzymani w marcu. W czwartek minie pół roku od aresztowania Borys, w sobotę, Poczał Buta. Władze wszczęły przeciwko polskim aktywistom sprawę karną o podżeganie do nienawiści, grozi im do 12 lat więzienia. Trzy działaczki, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa, również oskarżone z tego samego artykułu, zostały w maju wypuszczone z aresztu, ale zmuszono je do opuszczenia Białorusi. Przebywają w Polsce. Czyny o znamionach. Rehabilitacji nazizmu władze przekonują, że aktywiści ZPB popełnili czyny o znamionach rehabilitacji nazizmu. Zarzucają im wysławianie zbrodniarzy wojennych, w tym Romualda Rajsa Burego. Aktywiści odrzucają te oskarżenia jako bezpodstawne. Obrońcy praw człowieka uznali sprawę ZPB zamotywowaną politycznie, a aktywistów za więźniów sumienia. Sprawa ZPB wpisuje się w narrację białoruskich władz i mediów oficjalnych, które nasiliły w ostatnim czasie przekaz nazywający żołnierzy AK i przedstawicieli polskiego podziemia na terenach dzisiejszej Białorusi zbrodniarzami wojennymi. 17 września, w rocznicę agresji ZSRR na 2 RP, na Białorusi po raz pierwszy obchodzono nowe Święto Jedności Narodowej. Data ta jest przedstawiana jako zjednoczenie wschodniej i zachodniej Białorusi. Czerpiąc obficie z sowieckiej wersji historii, białoruskie władze przedstawiają działania Armii Czerwonej jako wyzwalanie ziem zachodniej Białorusi i Ukrainy spod ucisku pańskiej Polski. Propaganda przemilcza zbrodnie Sowietów i idealizuje ich rolę w budowaniu białoruskiej państwowości. Działania 2 RP oraz polskiego podziemia przedstawia jako antybiałoruskie, a AK zarzuca wręcz kolaborację z nazistami. Protesty inspirowane przez Zachód. W ten kontekst wpisywana jest aktywność ZPB i organizacji polskich, którym zarzuca się rehabilitację nazizmu i dążenie do budowania podziałów narodowościowych, a także zamiar odzyskania Kresów Wschodnich. W szerszym ujęciu władze próbują przekonywać, że ubiegłoroczne protesty powyborcze były inspirowanym przez Zachód spiskiem przeciwko Białorusi i dokonują analogii pomiędzy uczestnikami protestów a nazistami. Według ekspertów sięganie po antyzachodnie wątki w polityce pamięci jest reakcją na kryzys polityczny i ma na celu konsolidację zwolenników obecnych władz.